Witamy Was na rynku, rynek niezależny od Deliver. Za chwilę oprowadzimy Was po stoiskach dostawców, promotorach, wytwórniach oraz pokażemy imprezy towarzyszące wokół głównego festiwalu. Organizujemy już chyba 8 rok. Mieliśmy rok przerwy, ponieważ statek nie pływał po Wiśle tutaj w Płocku, a tak bez przerwy 8 lat. Co roku gra u nas kilkunastu DJ-ów, na każdy rejs wchodzi ponad 100 osób, pływamy co 2 godziny. No i jak widać za mną, chyba wszystko płynie dobrze. Dobijamy pewnie około 800 osób, przewija się rokrocznie na rejsach. W tym roku po raz pierwszy wprowadziliśmy rejs z okolic Drum & Bassu. Cieszył się na tyle dużą popularnością, że już nam ludzie na Facebooku piszą, że w przyszłym roku chcą więcej, więc na pewno będziemy dywersyfikować i próbować jeszcze zapełnić jakieś nisze i zaproponować coś też innym słuchaczom. Jeśli chodzi o dobór artystów, to w większości są to nasi znajomi albo już przetestowane twarze, gdzie po prostu ludzie nam piszą, że tak, chcemy tego DJ-a w przyszłym roku, czy DJ-kę. No, taką DJ-ką jest Kai na przykład z Warszawy, gdzie od pewnego czasu nie ma możliwości, żeby ona nie grała, bo ktoś, kto był na jej rejsie, czy na jej występie w trakcie rejsów, to po prostu chcą w kolejnym roku być ponownie, więc wszyscy piszą, kiedy znów, znaczy w jakich godzinach ona zagra w przyszłym roku, więc dla nas jest to wybór prosty, że ona po prostu musi być. A że jest CC Bookings z tej agencji, Rafał oczywiście tutaj to załatwia i Kai gra co rok. Jesteśmy dziś na terenie Audio River w miejscowości Płock, a konkretnie... On-Boat. On-Boat, czyli impreza towarzysząca festiwalowi Audio River, którą organizujemy bodajże od 8 lat. Już 8 lat. Tak. Dla nas najważniejsze jest to, żeby tą imprezę organizować co roku. Ściśle współpracujemy z organizatorami Audio River. Tak naprawdę to jest impreza towarzysząca, oficjalnie towarzysząca imprezie Audio River. Dla nas najważniejsze jest to, że ona się odbywa co roku. Cyklicznie. Tak, cyklicznie co roku. Ludzie
wystarczy spojrzeć na publikę. Tak naprawdę mam bardzo dużo osób, które są u nas co roku, bardzo dobrze się bawią. Także bardzo chcielibyśmy to utrzymać. Mam nadzieję, że zawsze będzie taka okazja. Myślę, że to jest jeden wszystko, z Absolutnie tak. Mam nadzieję, że to jest jedna z ciekawszych form spędzenia czasu między imprezami na plaży. Super. I no absolutnie, zależy nam na tym, żeby to utrzymać. Natomiast ja sam prowadzę agencję jeszcze bookingową CNC Bookings. Oprócz tego mam wiele inicjatyw, między innymi festiwale muzyczne, imprezy w klubach. Także bardzo dużo się dzieje w ciągu roku. Świetnie. Wszystko dobrze wróży na najbliższy rok i kolejna edycja. Tak. No, z pewnością będziemy śledzić poczynania Twoje. Mam nadzieję, że będziecie uczestniczyć. No zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. W tym momencie będziemy się żegnać. Lecimy dalej. Super. Bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszej imprezie. Mam nadzieję, że spotkamy się tutaj również w przyszłym roku. Też na koleżę. Doskonale. Dziękuję bardzo. Dzięki. Z Płocka pozdrawiamy. Dzięki. Dzięki. Zapraszamy na przedostatni rejs offboard podczas Audio River 2019. No. I'm going to go to the hospital.
Thank you.
We'll be right back.
myślę właśnie jeszcze... Mega! Mega było, naprawdę! Dziękuję.